Chodzi o to, że dzisiaj zaczniemy sobie strzelać z jednej ręki i robić wszystkie rzeczy jedną ręką, tak jakbyśmy byli ranni, tak jakbyśmy mieli nieczynną lewą rękę. Czyli oprócz tego kliknięcia, które jest słychać, to ja robię tak, że ja jeszcze mam i ja dobijam. Gotowo. Hop! Siemanko, w kolejnym odcinku. Jesteśmy z Arkiem, jak zwykle, na strzelnicy. Ja dzisiaj akurat podporządkowuję się całkowicie pod Arka, także dzisiaj będzie strzelanie z dziewiątki, ale na troszeczkę innej metodzie, z lekkim udziwnieniem. Arek więcej powie. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Słuchajcie, zawsze sobie strzelamy. Traktujemy to jako zabawę, a dzisiaj postanowiliśmy zrobić taki odcinek, żeby w sumie troszeczkę się nauczyć i bardziej Pawłowi pokazać tą metodę, którą ja stosuję, jedną z metod, bo jest kilka, ale wydaje mi się, że ta jest najbardziej uniwersalna. Chodzi o to, że dzisiaj zaczniemy sobie strzelać z jednej ręki i robić wszystkie rzeczy jedną ręką, tak jakbyśmy byli ranni, tak jakbyśmy mieli nieczynną lewą rękę. Dzisiaj będziemy uczyć się strzelać tylko z ręki silnej. I tak będziemy sobie strzelać. Jedna ręka jest nieczynna, dobywam, zgrywam przyrządy, koniec, tak? Ogólnie mamy kilka opcji, jeżeli chodzi o pracę na broni. Jedni mówią o tym, żeby łokieć dawać do ciała, jedni mówią o zrotowaniu nadgarstków mniej więcej 45 stopni. Wszystko zależy od osoby, jest jeszcze trzecia metoda, nie będę omawiał, zawsze na szkoleniach moich omawiam i pokazuję. Czyli dobywasz sobie broń tak, jakbyś chciał strzelić. Ta ręka jest nieczynna. Nie trzymamy jej w gardzie, bo to nam pomaga, ani nie trzymam tu do szybszego przekazania, bo to nie jest ten trening. Tej ręki w ogóle nie mam. Mogę ją sobie włożyć na przykład worek z odzyskiem i zobacz. Hop. I będę strzelał. Wracam, hop, dobywanie broni. Nie mam ręki drugiej, czyli wszystko robię tylko jedną ręką, tak? Ja mam taką metodę, że ja ten kciuk biorę sobie do góry, tak jak widzisz, nie? Mam go do góry, żeby mi troszeczkę pomagał. Dobrze, pistolet musi leżeć i pamiętaj o tym, że są dosyć często zacięcia, nie będziemy dzisiaj ich omawiać, czyli pamiętaj, żebyś dosyć mocno trzymał ten nadgarstek tutaj. Widzicie, mam magazynek, mam pusty, odstrzelony. Drugi też mam magazynek pusty. Robimy teraz sobie taką sekwencję, że oczywiście broń mogę dawać wszędzie. Niektórzy dają i między nogi, i na kolano, na zgięcie, tak? Moim zdaniem najprostsza metoda bez kombinowania to jest taka, że broń chowam z powrotem do kabury. Czyli tak. Zadziałałem, mam, koniec. Zamek został w tylnym położeniu, ostatni strzał. Wyrzucam jedną ręką magazynek, chowam tą samą ręką, tak jak widzicie, biorę magazynek i ja robię, że tu dokładam, dobijam, biorę. Zrzucam. I teraz tak, albo zrzucam, albo o kaburę. Proponuję wam zrzut, mam na celu, hop, pada drugi strzał. To jest koniec ćwiczenia. Robimy teraz to ćwiczenie sobie na sucho, bez amunicji, czyli Paweł, będziesz już stał z wyciągniętą bronią, może być zamek w tylnym położeniu, może być tak. Naciskasz na język spustowy od razu, jak najszybciej. Chowam, wyciągam, hop, ja dobijam, hop, jestem. Okej. I znowu biorę drugi. Stoję w gotowości, hop, strzał, hop, jestem, hop, 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 jestem. Okej. I to jest wszystko, co robimy, tak? Okej, robię powoli. Robię powoli teraz, robię to pierwszy raz, także wyciągam, ręka niewładna, wyciągam, zrzucam. Bach, bach. Bach, bach, bach. Czyli oprócz tego kliknięcia, które jest słychać, to ja robię tak, że ja jeszcze mam i ja dobijam. Okay. Żeby mieć pewność, że coś tam nie pójdzie nie tak. Okay. Więc ja po prostu zobacz. Hop, 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 jestem. I tyle, nie? Dobra, wyciągnąłem. A. No, zdarza się.
To jest to, co wam mówiłem. Paweł też już przyspieszył. Nie ma jeszcze wyrobionej pamięci mięśniowej. Już chce robić na 100% prędkości, no i wtedy się nie udaje. Powinno to być gładko, ładnie, hop, 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 mam. Tak jak widzicie, płynnie. Ładuję Pawłowi teraz po jednej sztuce, żebyście widzieli, tak, że Paweł ma załadowane po jednej sztuce, żeby pokazać mu i wymusić to na nim, że ma te zacięcie na broni, czy awarię, czy koniec amunicji, czy cokolwiek, co się dzieje. No i żeby tą jedną ręką zapracował, tak? Czyli będzie jeden strzał, drugiego już nie będzie mógł wykonać, więc musi wymienić magazynek, wprowadzić nowy magazynek z nabojami, albo z nabojem, tak jak jest w tym przykładzie, bo będzie tylko jeden, przeładować broń i oddać strzał. Wszystko to robi jedną ręką. Oczywiście są na to czasy, nie będę dzisiaj Pawłowi robił czasów, ani żadnego testu sił specjalnych, żeby zobaczyć, czy by go zaliczył, czy nie. To jest jako trening, chcemy wam pokazać, że takie rzeczy też się zdarzają, że ktoś jest ranny, musi operować jedną bronią. Hop, powoli. Tak. Powoli robię. Dobra. Hop. Dobra. Gotów. Hop. Słuchajcie, więc skończyliśmy sobie strzelanie z jednej ręki. Oczywiście to był trening taki zapoznawczy, podstawowy jakiś tam drill, można go rozbudowywać. Pewnie zadacie mi pytanie, a co by było, jeżeli byłaby odwrotna sytuacja, że prawa ręka jest ranna, gdzie wkładać broń, bo oczywiście do kabury nie jestem w stanie sięgnąć. Pokazuję te rozwiązania. Tutaj skupiliśmy się na razie tylko na jednej ręce. To była nasza ręka silna, ta dominująca, niewspierająca i z tej ręki trenowaliśmy. Więc trening został zrobiony tak, jak sobie widzieliście. Paweł dał sobie radę. Krok po kroku, gdyby oczywiście będę to trenował i w pewnym momencie dojdę do tego momentu, że będę się starał nie odrywać wzroku od swojego celu i pracować systematycznie i tyle, nie? No to zobaczymy, może za jakiś czas zrobię ci ten test sił specjalnych, czy się wyrobić w czasie.